Dobry wieczór wszystkim dzisiaj naszym słuchaczom na live'ie, na późniejszym nagraniu. Tutaj z tej strony Adrianna Skorus w moim cyklu Lifestyle Heroes. I dzisiejszym moim gościem jest Krzysztof Żur, mój długoletni już przyjaciel i współtwórca kanału Fierce Steps on Your Life. I mamy dzisiaj taki temat do porozmawiania na temat pracy, na temat tego, jak ta praca jest postrzegana i kiedy praca jest tak naprawdę wyjątkowa. Krzysiek, czym dla ciebie jest praca? Cześć wszystkim. Witam Was serdecznie. Miło mi, albo miło nam, albo miło mi, że jestem z Hero. Hero. Panie Wacław. Okej, fajnie, spoko. Ale do meritum. Stałeś się Okej. bohaterem. Jesteś bohaterem. Dobrze, że nie byłem, bo kurwa, to jest czas przeszły, który minął. A więc jest szansa na to, że to będzie kontynuowane. Okej. Ale no właśnie, jak to z tą pracą jest? Czy rzeczywiście ta praca to jest to, co tego, czego chcemy, czy nie? Czy to jest to, co czy to, co wynika z naszych potrzeb? Które chcemy osiągnąć i to potrzeby przez to, że odczuwamy albo chęć, żeby się spełniać w tej pracy, czy można to jakoś inaczej sobie tłumaczyć, no nie? No, to jest kwestia jest tego, jak my to będziemy postrzegać i dzięki czemu albo dzięki jakiemu działaniu osiągniemy to, co chcemy. No a powiedz, Krzysiek, jak to było w Twoim wypadku, kiedy zacząłeś swoje dorosłe życie? Jak wpojono Tobie ten obowiązek jakby pracy w Twoim życiu? Poprzez pokazywanie tego, że dzięki swojej pracy jesteś w stanie coś osiągnąć, jesteś w stanie osiągnąć lepsze życie. Jakąkolwiek pracę byś nie wykonywał, kwestia jest tego, czy pracę, czy zwał jak zwał. My to akurat określamy, ja to akurat określam pracą. Ktoś powie tak, że no sorry, ale bez pracy też możesz coś osiągnąć. Oczywiście, że tak. Tylko, że to też będzie pewnego rodzaju praca. Bo działanie w kierunku tego, żeby chociażby i nawet teoretycznie nic nie, w cudzysłowie, nic nie robić, to też jest pracą, bo musimy to wykonać, chociażby, no niestety, jeśli nic nie będziemy robić, no to nic nie osiągniemy, ale my jesteśmy akurat tego pokoleniem, przykładem tego pokolenia, które niestety, ale niewiele dostało. W cudzysłowie niewiele. Dlaczego niewiele? Bo ktoś powie tak, że praktycznie nie dostaliśmy nic. Ale z drugiej strony dostaliśmy to, czego dzisiejsze pokolenie nie posiadają i nigdy nie będą posiadać. Bo dla nich to jest ciężkie do zrozumienia, że tak naprawdę my musieliśmy kiedyś być mocno kreatywni, żeby mieć jakąkolwiek tak naprawdę pracę. Bo niby każdy musiał pracować, ale musiał, nie musiał. Ale ten czas transformacji, które przechodziliśmy, no był ogromnie ciężki, żeby. Może nie aż tak, do tego stopnia, żeby przetrwać, to trzeba było dobrze szukać, ale powiedziałbym tak, że rzeczywiście, żeby móc coś osiągnąć,
to naprawdę trzeba było się postarać, trzeba było tak naprawdę wypracować sobie reputację i pokazać, że rzeczywiście coś się potrafi. Nie, te nasze oczekiwania, chociażbyśmy kiedyś mieli, naszym oczekiwaniem było to, żeby było gdzie pracować, żebyśmy mogli jakieś tam pieniądze zarabiać. Dzisiaj, w porównaniu do dzisiejszego czasu, wszyscy mają takie możliwości, tylko niestety, ale brakuje chęci do pracy. Kiedy Bo praca jest wyjątkowa? wtedy, kiedy się w niej spełniamy, to wtedy ona jest wyjątkowa. Każdy będzie się w czymś innym spełniał i będzie nazywał to tak, jak będzie chciał. Mamy możliwość taką językową, że każde jedno działanie będziemy nazywali inaczej. Kwestia jest tylko, do jakich potrzeb będziemy dane słowo używać, bo znajomość słowotwórstwa jest bardzo, bardzo potrzebna i przydatna, żeby móc nim władać. Czy liczy się w pracy cel? Czy ten cel ma znaczenie w tej wyjątkowości, czy nie? No, cel jak oczywiście, że się liczy, bardzo się liczy. Nieważne, czy to będzie praca, czy to będzie działanie, czy to będzie cokolwiek innego, jak to zwiemy, to jeśli mamy te cele, które chcemy osiągnąć w życiu, no to jak najbardziej tak, bo każdy chce dążyć do czegoś. Każdy chce mieć lepiej funkcjonować. Każdy chce mieć poczucie bezpieczeństwa, czyli nie tylko zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, które wynikają z potrzeb, w cudzysłowie, z piramidy Maslowa, czy hierarchii Maslowa, jak zwał, tak zwał. No to kolejną potrzebą, którą mamy, to jest potrzeba bezpieczeństwa, a działanie, które wykonujemy, czy pracę, którą wykonujemy, no w pewnym sensie daje nam poczucie bezpieczeństwa. To jest kolejna rzecz do tego, żebyśmy się mogli samorealizować. Jeśli mamy zabezpieczone te podstawowe potrzeby, dwie potrzeby, czyli potrzebę fizjologiczną i potrzebę bezpieczeństwa, no to wtedy możemy iść dalej. A więc dzięki takim potrzebom sami się realizujemy, tak? Realizujemy przez działania, które wykonujemy do tego i które doprowadzają nas na sam szczyt tak naprawdę tych naszych potrzeb. Powiedz, czy praca jest w ogóle potrzebna? Bo niektórzy twierdzą, że ja to wolę nie pracować. Albo drugie takie twierdzenie jest, że jeżeli twoja praca będzie twoją pasją, to nie przepracujesz ani jednego dnia tak naprawdę. No tak, ja powiem tak. No dla mnie praca jest pasją. Mogę pracować cały czas. Mi to nie przeszkadza. Dlaczego? Dlatego, że źle bym się czuł, jestem taką osobą, że źle bym się czuł, jeśli bym nie pracował. Nieważne w jaki sposób, ale dla mnie, czy będę działał, czy siedząc tutaj, rozmawiając i nagrywając tutaj ten powiedzmy nasz live, powiem tak, że to jest jakieś działanie, jakaś praca, którą tutaj wykonujemy i to też nazwę pracą. Ale nie jestem tutaj z takiego powodu, żeby sprawiało mi to kłopot, a wręcz jest przeciwnie, jest to dla mnie przyjemnością. A więc kwestia jest tego, jak my będziemy interpretować to, co powiedziałem wcześniej, że wszystko opiera się na tym, jakie my będziemy posiadali słowotwórstwo i jak my tego słownika będziemy używać, A bo to określa nam. jakbyś określił taką pracę twoich marzeń, jak ona by miała wyglądać? Tak jak teraz. To znaczy? Tak jak teraz. Dokładnie tak jak teraz.
Przychodzę, wychodzę do pracy, wykonuję to, co mam wykonać, nie z przymusu, a z chęci. Idę do pracy z chęci. Nie tylko dlatego, żeby zarabiać pieniądze. One są tylko wykładnią tego, co robię. Natomiast dużą przyjemnością z tej pracy jest komunikacja między ludźmi. Między ludźmi, przekazem różnych informacji, a jeśli z kimkolwiek rozmawiamy, to komunikujemy się, to zyskujemy bardzo dużo informacji. Jeśli byśmy się totalnie zamknęli, no to niestety, no nie tylko wychodząc, no można powiedzieć, że tutaj też się komunikujemy, tutaj też wyciągamy wnioski, tutaj też rozmawiamy, możemy też się komunikować. Natomiast te spotkania, tudzież zoomowe czy online'owe, one nigdy nie będą takie same jak spotkanie face to face. Tutaj możemy wiele rzeczy przekoloryzować. Możemy wiele rzeczy poustawiać, jak tylko tak naprawdę chcemy. Natomiast spotykając się ze sobą face to face, zwracamy uwagę na jego zachowania, na jego ruchy, na jego gesty, na jego mimikę twarzy, którą tutaj nie jesteśmy w stanie odgadnąć, nawet i na wzrok, bo te gesty świadczą o tym, z kim tak naprawdę mamy do czynienia, z jakim człowiekiem mamy do czynienia. I to powoduje, takie bliższe spotkania powodują to, że szybciej siebie odkrywamy. Natomiast tutaj to w pewnym sensie powiedziałbym tak, że nakładamy sobie awatara i fajnie jest. Fajnie jest, możemy sobie tutaj wiele rzeczy przekoloryzować, przerysować, przestawić i tak dalej. Większość osób nie lubi takich spotkań face to face, bo one się szybko, czasami jeśli nie ma tak zwanego flow, one się szybko kończą. Pomimo że powiedzmy tutaj online moglibyśmy rozmawiać, bo ktoś gdzieś sięgnie, tutaj coś wyciągnie, tu gdzieś ma jakieś notatki przygotowane, tu coś tam i jest pełna kreatywność. No ale Niestety. chwila, moment, bo my tutaj mamy live'a i ja tutaj nie mam żadnych notatek przygotowanych, ty Ale też nie masz notatek to jest przygotowanych. przykład. To jest przykład taki, który często gęsto jest stosowany i który często gęsto jest przekazywane. Dlaczego? Można by zadać pytanie takie przekorne. Dlaczego tak mało osób chce się spotykać face to face? Ja bym zapytała bardziej, dlaczego tak mało osób boi się live'ów? Dlaczego? Dlatego, że boją się autentyczności, boją się tego, że nie są w stanie powtórzyć tego, co tutaj powiedzieli. A to zostaje utrwalone i niestety ktoś to odsłucha i nagle mówi tak, ja pierniczę, co ty gadałeś? O czym ty gadałeś? Przecież to w ogóle nie jest spójne z tobą. I to jest Czy my się mamy tym powód. przejmować, powiedz mi, bo ja słyszałam wielu ludzi, którzy odkryli jakby swoją taką właśnie tą autentyczność, o której mówisz, odkryli to, że tak naprawdę oni są sami wartością, tacy jacy są, że nie muszą kreować kogokolwiek ani udawać kogokolwiek. I nawet spotkałam ostatnio właśnie takich ludzi, którzy kompletnie, jakby można powiedzieć, wyzwoleni z takich tych wszystkich obaw, tych wszystkich kompleksów, które często ludzie mają, idą na całość, pokazują siebie takiego, jakim są, z wszystkimi emocjami, z wszystkimi zachowaniami, dla niektórych może głupimi, dla niektórych bardzo odważnymi, w zależności od tego, kto czego potrzebuje, tak widzi i jakby krytykuje, czy nie krytykuje kogoś za coś. Ale po prostu to, że ktoś odkrywa siebie i staje się autentyczny, to dla mnie jest to taki znak tego, że on staje się magnesem do ludzi, bo to właśnie powoduje, że ludzie widzą prawdę.
nie widzą udawania, nie widzą jakiegoś dziwnego fałszu, który gdzieś się tam kryje, właśnie jakichś przeróbek, jakichś filtrów, jakichś innych rzeczy, tylko po prostu widzą autentyczność, widzą to, jak ten ktoś faktycznie się zachowuje. I to jest chyba najtrudniejsze, przełamać siebie. Przecież myśmy też, jak żeśmy zaczęli robić te pierwsze takie Zoom live'y, to dla nas było bardzo trudne, bo widzieliśmy siebie tam z drugiej strony po jakimś czasie i ja przynajmniej jak obserwowałam siebie, to mówię, kurczę, tutaj się zachowuję tak jakoś dziwnie, tu jeszcze też jakoś, tu może by to lepiej tak powiedzieć albo tak. I człowiek tak się uczy, tak potem w jaki sposób tak naprawdę jest odbierany i patrząc na siebie jest w stanie powiedzieć, że okej, tu widzę prawdę. Tu widzę, że udajesz. I to chyba jest najtrudniejsze, żeby być No sobą, no tak, nie? no oczywiście, że tak. Pewno, że jest, ciężko jest stanąć przed lustrem i powiedzieć samemu sobie, no nie, sorry, chłopie, skłamałeś albo skłamałaś. Czy ktoś jest autentyczny, czy nie? Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ani nie jesteśmy w stanie odkryć. Kwestia jest tylko tego, czy jesteśmy odporni na krytykę, no bo najlepiej, najłatwiejszą rzeczą dla każdego jednego człowieka jest skrytykować i ocenić drugą osobę. I teraz zaczyna się proces u tej drugiej osoby, na ile jest odporna psychicznie, żeby wytrzymać tą krytykę albo no, tak zwany hejt, który się często gęsto pojawia, gdzie zazwyczaj robią to osoby te, które Im tego nie brakuje. niestety, ale bardzo dużo same muszą przepracować, same z sobą, same mają bardzo dużo pewno kompleksów, obaw i tak dalej. Same boją się odezwać, boją się powiedzieć, boją się przyjść i porozmawiać, no bo no niestety są bardzo mocno wpływowymi osobami. Wpływowymi osobami, jeśli chodzi o reakcję innych. No ja uważam, że trzeba mieć taki duży dystans do siebie, żeby po prostu nie to, że odpierać ataki, bo z pewnymi argumentami nie warto dyskutować, bo mądrość człowieka poznaje się po tym, jak reaguje na niektóre zachowania. A nie po tym, że wchodzi w polemikę z głupimi tezami. Natomiast dużo łatwiej jest powiedzieć, dużo łatwiej jest napisać, ale ciężko jest to, ciężko jest konfrontować. I bardzo dużo osób boi się takiej konfrontacji, bo to jest konfrontacja dwóch rzeczy, bo albo ktoś ma obawy takie, że niestety nie może tego wyartykułować, co chce powiedzieć. To wynika z jego no, słabości, na którą musi pracować, gdzie ktoś go zakrzyczy, gdzie będzie miał inne lęki i obawy. No i nie będzie chciał, nie potrafi, pomimo że on to będzie wiedział, on wie doskonale, co powiedzieć i tak dalej, natomiast strach przed tym mikrofonem, przed nagraniem, że ktoś to otworzy i tak dalej, no będzie, jest taki, że go paraliżuje, no. Że nie ma, nie to, że nie ma doświadczeń jakichś w wystąpieniach przed publiką, ale każdy ma pewnego rodzaju strach i lęk, natomiast jeden go ma większy, drugi ma go mniejszy, tak? I jak to ja to mówię, że po jednym spłynie jak po kaczce, a drugi po prostu się zamknie w sobie i ja pierdziele będzie się leczył. I to jest takie, no, każdy jest z nas inny, każdy coś innego przyjmuje. To trochę żeśmy odbiegli od tego tematu Ale odnośnie naszej pracy. polecieliśmy mocno nie w tym kierunku, co trzeba. Ponieważ no, praca jest szeroko pojętym pojęciem, którego ciężko jest tak naprawdę wytłumaczyć, bo dla jednej osoby ktoś,
ktoś mi powie tak, że ja pierdzielę, ty tak naprawdę to, co ja często, gęsto powtarzam, że no oczywiście zostało mi to wpojone, że praca na etacie jest pracą taką, którą trzeba wykonywać i z tego tak naprawdę się wywodzę. Ale mi to zupełnie się nie przeszkadza. Ktoś mówi tak, że praca online jest super fajna i tak dalej, bo mam wolność i TDD. Okej, super, fajnie. Cieszę się bardzo, że ci to sprawia przyjemność i że dla ciebie jest to odpowiednie, tak? Ale ja mam postrzeganie takie, że nieważne, jaka by ona nie była, jak my ją nazwiemy, to jest praca. Tak czy tak. Natomiast to, czy my będziemy pracować na etacie, czy my będziemy pracować sami dla siebie online, to totalnie tylko tak naprawdę w pracy pewnej, w zależności od zajmowanych tak naprawdę stanowisk, czyli pełniących jakieś tam role, będzie to istotne, jakie my instrukcje dostajemy i co mamy tam wykonać. Natomiast w pracy sami dla siebie, czyli przy własnym zatrudnieniu i własnej działalności, no niestety musimy sobie to wykreować sami. Sami musimy być na tyle kreatywni, żeby móc funkcjonować w tym świecie, bo przejmujemy wszystkie obowiązki, jakie tak naprawdę firma za nas robi. Marketing, HR-y, BHP i tak dalej, wszystko, co jest związane z pracą na etacie. My to przejmujemy i przenosimy w inny świat, gdzie różnica jest taka, że mamy go ułożonego w taki sposób, żeby on pasował w danej chwili, ale gdyby przyszło to udokumentować, że słuchaj, wykonałem pracę taką marketingową, żeby móc funkcjonować na rynku, wykonałem taką pracę HR-ową, bo kogoś tam zatrudniłem, wykonałem taką pracę, że niestety, ale musiałem się doszkolić, to słuchaj, to wychodzi tak, że mamy praktycznie jedno i to samo, tylko inaczej to nazywamy. I w którym miejscu jest łatwiej? Łatwiej jest pracownikowi na niższym poziomie, ponieważ dostaje to, co dostaje. Dostaje gotowca, ma przyjść, ma wykonać tą pracę i iść do domu i koniec, kropka. Natomiast wolna przedsiębiorczość, wolny etat, no. Chcesz żyć godnie, chcesz zarabiać tak naprawdę godnie, no to musisz sobie sam tą pracę wykonać. A więc musisz mieć obowiązkowość, systematykę, konsekwencje i wszystkie inne cechy zarządzania. Coś cię nie słychać. Tyle sprawa, pracując na online, to jest super, nie mamy tego, nie mamy tamtego, nie mamy żadnych innych rzeczy dodatkowych. No nie, no, jeśli chcemy siebie oszukiwać, oszukujmy, no, bo to jest fajne. Natomiast tak do końca nie jest. Jeśli dochodzimy do pewnych elementów pracy online, którą zaczynamy tak naprawdę zarabiać dobre pieniądze, to zaraz się zaczynają schody, bo to nie jest tak, że się nie martwimy, to nie jest tak, że dochód pasywny mamy na zawsze, to nie jest tak, że nie musimy podatku odprowadzić, to nie jest tak, że nie musimy cały czas, nie musimy pracować, nie musimy jeździć na spotkanie i tak dalej. Chcesz, żeby ci grupa żyła, no niestety musisz żyć z grupą. No nie niestety, ale musisz żyć z grupą. Musisz dalej poszukiwać tak naprawdę A ludzi, to którzy nie chcieli. jest, Krzysiek, tak, że jak musisz, to tak naprawdę znowu jest taka presja na ciebie. Stawiasz sobie takie coś, że musisz. Czy nie lepiej jest pomyśleć, że nie pracuję Możemy dlatego, że sobie. muszę, ale dlatego, że chcę?
Możemy sobie to zamieniać na jakie słowa chcemy. Możemy cały czas mówić chcę, 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 chcę. Bo na chcieństwie niestety daleko nie dojdziemy. A zawsze na każdego jednego, ktokolwiek będzie jak interpretował, muszę to zrobić, musisz to zrobić, jest to działanie jednoznaczne, jednoznaczne zdanie, że ty to musisz zrobić. Masz instrukcję gdzieś tam, wsiadasz do na przykład pociągu i tam jest jasno napisane zakaz otwierania drzwi, czegoś tam, czegoś tam, czegoś tam. A więc to są nakazy. A jak nie, to musisz wykonać to, to, to i to. A nie chcesz to zrobić. Dobrze, Ty to a musisz to zrobić. powiedz w takim razie, czy ty musisz pracować, czy ty chcesz pracować? Czy ty jesteś już wolny finansowo, czy ty nie jesteś wolny finansowo? Jestem wolny finansowo, ale zawsze chcę więcej. No Dla widzisz, mnie się, chcesz, chcesz, dla mnie nie chcesz. ma, dla mnie nie, ale ja już jestem na takim etapie, że ja chcę. Ja jestem na takim etapie, że ja chcę, że ja A nic nie przedtem nie muszę. chciałeś? A nie, nie. Przedtem musiałeś? Kiedyś musiałem. Ale czemu musiałeś? No, żeby osiągnąć to, co osiągnąłem, to musiałem pewne rzeczy wykonać. No ale Całą ktoś pracę. ci coś to nakazał, że masz to Nie, osiągać, to żeby nie powiedzieć. sam sobie narzuciłem taką rzecz i sam do tego dążyłem, To znaczy, żeby że to tam osiągnąć. chciałeś, a nie że musiałeś. Nie. Ja będę cały czas się upierał, że musiałem, bo musiałem pracować, aby Zmusili mieć cię. mieszkanie, musiałem wypracować No, pewną no ale rzecz, Krzysiek, wiedzę nabyć i tak dalej, i ale tak dobra, dalej. dobra. Krzysiek, skoro A musiałeś. to, że mam chęci, to tylko są uwarunkowania, które teraz pozwalają mi, że teraz to tylko mogę to robić. Nie muszę, ale mogę to robić. No dobrze, no ale wiesz, jak byłeś młody, to mogłeś też równie dobrze powiedzieć, że wcale nie muszę iść do pracy, mogę mieszkać u rodziców, przecież mam tam dom, nie wiem, mam tam pokój swój. Wcale nie muszę, mogę siedzieć i patrzeć w telewizor albo grać w jakieś gry i przecież niczego nie musisz. Kto cię zmuszał do czegokolwiek? Sam sobie narzuciłem taką retorykę i niej dążyłem, jej się trzymałem. A jak coś chciałem, to dobrymi chęciami to jest tylko piekło wybrukowane i nic Ale ja poza mówię o tym. dobrych chęciach, ja mówię o chęciach takich, które są Jakiekolwiek, bo efektywne. ja mam chęć żyć, ale ja niekoniecznie muszę żyć. Ja mam chęci do życia. No i co mi z tych chęci do życia? Nic. A co ci ze zmuszania się do Chęci, życia? chęci. Zauważ jedną rzecz, gdzie często, gęsto słyszymy no niestety to nie będzie dobre porównanie, ale osoby, no, pewno będzie tutaj zaraz ktoś nadrzuci mnóstwo komentarzy, ale nieważne. Osoby te, które cierpią, no załóżmy, mają problemy, z chorobami tudzież onkologicznymi. Czy do osoby, której powiesz, ty na pewno chcesz żyć, co ta osoba ci odpowie? No często jest tak, że oni muszą żyć dla swojej rodziny, dla dzieci. Co ty opowiadasz? A dlaczego muszą? Przecież oni nic nie muszą. Jak ja już jestem Tak, chory, tak mówią naprawdę, właśnie. A to ja dlaczego już nie nie chcą? chcę żyć. No ale No. dobrze, no to właśnie wiesz, tak odpowiadają ludzie, którzy są nauczeni systemowo, że oni coś muszą. Ja nie muszę żyć, ja chcę żyć. Ja mam coś do zrobienia w życiu, ja chcę pracować, bo ja mam jakiś cel. I przez ten cel moja praca jest wyjątkowa. Co jest bardziej dosadnym słowem? Chcę czy muszę? No, dosadnym w jakim sensie? Dosadnym, bardziej imperatywnym jest muszę, a chcę. Przemawiającym i trafiającym do drugiej osoby. No to już jesteś, wiesz, to Jest, wychodzisz z słuchaj. pozycji siły.
Ależ oczywiście, że tak, bo najmocniejsze organizmy zawsze zostają na Trzeba Ziemi. pracować w życiu, czy może trzeba inaczej do pracy podchodzić, żeby ta praca nie była przymusem, ale żeby była przyjemnością? Nie może tak być? Może tak być. Jak ktoś się męczy, to tak cały czas się będzie męczył i to bez znaczenia, czy on będzie to nazywał tak, czy będzie nazywał tak. Dobrze. Ktoś, kto nie będzie nauczony pracy, to zawsze będzie mówił: ja chcę dojść do tych marzeń, ja chcę dojść do tego celu. No i minęło 5 lat, minęło 10 lat, minęło 15 lat, minęło 20 lat i Ale ja dalej będę nie mówię, chciał. wiesz co, ja tutaj nie mówię, być może to nie zostało dokładnie, nie wybrzmiało dobrze. Ja nie mówię tutaj o takim chciejstwie pracy, że ja bym chciał pracować, ale mi się nie chce tak naprawdę, tylko ja mówię o takim czymś, że ja chcę pracować, bo ja chcę i ja to robię. A nie na zasadzie takiej, że mi ktoś przymusza. Chciałbyś widzieć kogoś, co w network marketingu przychodzi i jakiś lider mu mówi, musisz tu zrobić to. To przecież nie musisz nic, ty tak naprawdę możesz to No robić ale i ludzie się chcesz to robić. podporządkowują i wtedy to działa. Ludzie się podporządkują i wtedy to działa. I lider jest zadowolony. No Ty lider jest musisz zrobić zadowolony, a ty jesteś zakup. zadowolony? Nie, ja nie. Ja nie, No właśnie. bo jestem innym typem osoby, po prostu. To musimy to przełożyć na następny live. Dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali. Jak Was to interesuje dalej, to zapraszam. Nasze filmiki są na YouTubie, na First Steps on Your Life kanale i zapraszamy również na następne spotkania. Obserwujcie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, hej, ciao.